Hej, cześć, witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku zagrajmy w Shogun 2 Total War kampania frakcją Hattori na poziomie trudności legendarnym. Przed nami bitwa, całkiem spora. Nie grałem od półtora tygodnia, więc no na legendarce nie grać od półtora tygodnia to jest podobno skandal. No ale ja skandale jak widzicie lubię. W takim razie lecimy. Obejrzałem sobie na szczęście poprzednie nagranie. Wiem w miarę tam jak wygląda ta mapa, więc może coś tam wyjdzie. Szanse na zwycięstwo są, absolutnie, że są, ponieważ to nie jest, znaczy to nie jest ta przewaga, co była wcześniej, że niby tak samo nam komputer wylicza, tylko że mamy podobną ilość jednostek, a to właśnie o ilość jednostek tutaj będzie w głównej mierze chodziło, ze względu na to, że tam wtedy była ogromna przewaga właśnie liczebności. A tutaj, że mają samurajów, że kogoś tam, oni naprawdę nie będą znaczyli, jeżeli trafią na naszych ninja kisho, którzy wykoszą jeden oddział przynajmniej zanim dojdzie. Przynajmniej tak powinno być. Ale zobaczymy. Więc tak, ninja kisho sobie ustawiamy rzecz jasna na środku. Co do łuczników, na razie sobie ich rozstawię tu. Ashigaru, Yari. W tym miejscu konnica. Generał. Co tu jeszcze zostało? A, ci panowie. I tu ci. Super. Spodziewam się, że z tej strony na pewno ktoś przyjdzie. Więc bierzemy sobie tak. Jeden oddział. Drugi oddział. Tu damy. Albo tutaj trochę dalej. Raz. Dwa. I z tej strony także damy na razie dwa. Ninja Kisho będą czekać na rozkaz, aż zlokalizujemy ich. Ashigaru, łucznicy. Samuraje z katanami. Fantastycznie. Ashigaru z Yari. Oni nawet łuczników nie mają. To jest jedna z lepszych informacji dla nas. Komputer postąpił bardzo nierozsądnie moim zdaniem. Ja sobie tutaj romnę moich ninja kisho. Tam też nikogo nie ma. Okej. Przerzucamy ich w takim razie szybciutko tu. A was za to... tu. Tych sobie damy tu. Zdecydowali się zaatakować z dwóch stron. I wsparcie też idzie stamtąd. Tam gdzie będziemy mieli naszych kisho. Tu będzie cała masa łuczników jego. I też samuraje z katanami, Ashigaru z Yari. Gdzie jego łucznicy są? On chyba ogólnie właśnie tych łuczników miał jakoś tak niewielką ilość. Samuraje, Ashigaru z Yari. No i tam potem, no dobrze, o to chodziło. Oni nie mają jakoś strasznie dużego zasięgu. Ale oni powinni dać, i są w ukryciu jeszcze, dlatego zobaczcie. Nie powinni dać takiego powera naszemu, naszej armii. O, właśnie, zapomniałbym rozstawić moich Ashigaru. Idę do przodu. W to miejsce, w dużej ilości. Co nie zmienia faktu, że jednak i tak większość będzie stała w tu. O, w ten sposób, fantastycznie. Po prostu jak wejdą nam na mury, to po prostu trzeba będzie ich stamtąd w jakiś sposób zrzucić. Cieszy mnie to, że stamtąd nikt nie idzie. I to jest dobra informacja, bardzo dobra. Pytanie brzmi tylko, gdzie my mamy jakieś wieżyczki? To jest chyba zbyt mały w ogóle jeszcze zamek, żeby coś takiego zastosować, co jest troszeczkę przykre. Ale pięknie, samuraje z katanami, to jest naprawdę nic wielkiego. Ale pięknie wyglądają, frakcja mi się podoba, taka cała biel. Szkoda, że nie ma tutaj właśnie takiej frakcji, bo bym sobie nią grał. Biel, bardzo lubię biel. I bardzo lubię czerń, takie kolory, a tak pomiędzy to tak, no nie do końca mi pasuje. No i wiadomo, że czerń z czerwienią to jest... Co ja dałem? A, tutaj, nie. Wiadomo, stoicie. Czerni oczywiście z czernią, bo czerń, z czerwienią wygląda oczywiście fantastycznie, ale to chyba nie muszę mówić.
Tam są łucznicy, a zobaczymy, tam moi ludzie myślę, że będą na tyle inteligentni, żeby sami dobrze wiedzieć, w kogo strzelać. Bardziej obawiam się moich kiszo. Bardzo długo, a i będą właśnie taki szturm robili, że stracą dużo na samym początku, ale potem im to może się naprawdę przerodzić w jakiś... obawiam się o stwierdzenie nawet, może nie dobra, sukces to raczej nie, no, nie. Będą problematyczni, ale raczej nie powinni... No mam taką nadzieję, że tutaj nie powinni, ale... Niedługo się okaże. I nie ma połowicznego tempa, co też jest oczywiście dla nas problematyczne. Ogarnieć wszystko naraz. O, czekam na te bombki. Bum. I szybko, do tyłu. Te dwa oddziały za to do przodu. Też do tyłu. I do przodu. Gdzie są ci moi? Dobra. I do tyłu. Biegiem. O! Tutaj szybciutko biegiem. Wycofać się. I tutaj do walki. Ściana Yari. Kolejna ściana Yari. Ogólnie rzecz biorąc, ściany Yari rządzą. I tutaj rzecz jasna... Oj, dużo ich jest. Chciałem coś, co mógłbym jakoś taki super sposób rzucić do walki. Dobra. Wszyscy, stań i walcz. No, to nie ma sensu. Przegrupowania i tak dalej, i to inne dawać. Konnica. Chciałbym wykorzystać miarę. Was zwalniamy z Yari, muru. Tutaj, biegiem, co ty robisz? Aha, dałem mu tą... Te... Trochę mój fail. Dobra, kawaleria niech leci. Ci Yari. Tutaj naprzeć na nich, poproszę. To wszystko to są jednostki, które uciekają, pamiętajcie. Pięknie. No suma summarum wyszło naprawdę bardzo dobrze. Tutaj trochę gorzej. Troszkę nas pocisnęli, że się tak wyrażę. A wy co tu robicie? Jesteście bardzo dobrymi jednostkami, dlatego... Wyłącz mi to. Wsiądź na konia. Do wybijania, raz! To są wszystkie jednostki, które trzeba wybić. Ale uciekają, ale wracają. Albo przynajmniej część. Dobra. Znowu będzie przegrupowanie do tyłu. To będzie... Jest, gdzie wlecicie? Czy gdzie oni wjechali w ogóle? To jest dobre pytanie.
Ci moi, kurczę, ucznicy. No dobra, no dajem radę. Dajem radę, gorzej z moją kawalerią. I Ashigaru z Yari, którzy w jakiś niesamowity sposób postanowili, że jednak sobie zaatakują przeciwnika. Bardzo złe to, co się stało, no. Wszyscy tutaj walczyć, zachęta. To jeszcze nie koniec walki. A mi się tylko straty narobią. Przez to. Łucznicy wy moi, kurczę. Stańcie tutaj. Obawiam się tylko tyle, że faktycznie do jego armii dość sporo jednostek ucieknie z jego... Właśnie z jego armii, ale no cóż, cóż my zrobimy, poradzimy na to. Generał jest koło was. Bliziutko, bliziuteńko. Zaraz obok. Zobaczcie, jaka masa. Jaka masa tutaj tych naszych przeciwników wchodzi. No też zobaczcie, jak oni są jednak ciśnięci tutaj. Jakby nie było, no bo tak to przecież można określić. I ci ninja Kishot też by się zdało, żeby tutaj weszli troszeczkę dalej do walki. Pięknie. I teraz szybko dobijamy. Ruszamy dobijać, zobaczcie. Padali. Kontynuuj. Szkoda, że teraz padł mi ten oddział. Boże, czas na Radek chce wybić jak największą ilość przeciwników. Pięknie. No zobaczcie, będziemy troszeczkę czekać, aż mi się jednostki zregenerują. Ale poszły dwie armie. Tak naprawdę trzy, bo wcześniej zaatakowała nas jeszcze jedna. Więc jeżeli będziemy ją liczyć, to trzy armie przeciwnika poszły w piach. Co oznacza nie mniej, nie więcej, że tak naprawdę, no... Udało nam się być może nawet... No nie, no może wojny, to nie. Musielibyśmy tak naprawdę zająć w tej chwili ich kolejną prowincję, co jest, no niestety, jakby mało wykonalne. Ze względu na to, że zobaczcie, cała masa ucieknie. Trochę to będzie problematyczne, dlatego że... Jednak suma summarum ucieknie ich chyba... Na tyle setek, ile moich przeżyło. Tak coś czuję. Okej, kończymy bitwę. Minimalne zwycięstwo. Samuraje byli bardzo problematyczni dla nas. Gdybyśmy my mieli 3 oddziały samurajów, to ta bitwa mogłaby się skończyć, powiedzmy, z 300-400 jednostkami strat mniej, ze względu na to, żebyśmy ustawili ich w tych najbardziej problematycznych miejscach i oni by po prostu wyrżnęli przeciwników bardzo szybciutko. Oni mają taki damage w morale i oczywiście w jednostki tych Ashigaru, a tak samo sami samuraje na samurajów by dostali bardzo duże problemy. Mieliby bardzo duże problemy. No, prawdę mówiąc, przy oblężeniach, no, nie wygra się. 3000, a jednak, zobaczcie, pozostało 400, a u nas 1000. To jest problem. To jest nasz problem. Oczywiście jedna tam armia jeszcze została jego sojuszników. U nas się będą regenerować teraz jednostki. A cóż to za armia? Cetsuyu, chyba nie wypowiesz mi wojny. I think so. To byłoby już takie bardzo dziwne. Wyrównane pola, istota ducha, pięknie. Dobra, tutaj poszli... Po bandzie, że się tak wyrażę, nasi przeciwnicy. I co my tutaj mamy? Jest dobre pytanie. Zdałoby się zwerbować miotaczy bomb raczej nie, bo nie stać na nas na nich. Ale Ashigaru z Yari, jeden oddział na pewno się przyda. Regeneracja 12 żołnierzy. Co turę 2-15, czyli tutaj krótko mówiąc nic nie wykombinujemy. Za to w tym miejscu zdałoby się zrekrutować dwa oddziały konnicy. Może jeden. I tutaj weźmiemy sobie... Zwerbujemy jeden raz Ashigaru. Okej, okay, tutaj chyba nam... I tak, jedna tura i będziemy mieli piękne przychody zaraz. Więc ogólnie jest bardzo fajnie.
tego pana chciałbym, no wykonaj zamach, no to mnie tak interesuje. Wolałbym tą armię sabotować i ją po prostu najzwyczajniej w świecie potem wybić. Ale chyba bardziej interesuje mnie to, czy w tango ktoś jest. Nie, tango jest dość, powiedzmy, osłabione. I napotkano jakiś ród. Mastuda? Ciekawe. Gdzie ona jest? Okej, jest obojętna. Widzę, że honor daimyo plus 10 mamy. To jest bardzo fajna informacja. Strzegu na tym jest dobrze. Przemarz... Cholera, przemarz wojsk bez ograniczeń. To nie będzie chciał mi nic dać w takim razie. Ale się dałem wtedy. Tak, sojusz chyba wtedy, nie? Miałem. Lipton, zobaczcie, kto to jest. Takeda jest do nas niechętna. Wszystkich lubi dookoła, do nas jest niechętna. To jest uwielbienie, tutaj jest... Gdzie jest Ikkoiki? To mnie interesuje. Ikkoiki ma 3 prowincje. Już źle. Jak Ikkoiki ma więcej jak jedną prowincję, to jest źle. Więc jeżeli ma 3 prowincje, to jest już średnio dobrze. Co dziwnie zabrzmiało, bo powiedziałem, jak ma jedną prowincję, to jest źle, a jak ma 3 średnio dobrze, co troszeczkę bez sensu było. A pan mnie zaatakował znowu i znowu muszę rozegrać bitwę tak naprawdę, żeby nie było dużych strat. Co jest już problematyczne z lekka. Z tą różnicą, że tak naprawdę w tej chwili... No właśnie. Będzie można teoretycznie ich zaatakować. Ikkoiki jest niechętnie do nas nastawione, ale... Ale wojny nam chyba nie wypowiedzieli, więc teoretycznie nawet gdybyśmy zaatakowali kolejną prowincję, po prostu byśmy ją doprowadzili do buntu i wrócili tutaj. To by nie było takie głupie. Ale musielibyśmy w turę dojść do tamtej prowincji. Dobrze. Dziękuję tutaj za informację, tam nic nie jest potrzebne. Zostawiamy tu. Łuczników tu, dlatego że chcę po prostu dowiedzieć się skąd idą. Okej, idą z kilku miejsc. Tego wy wszyscy idziecie tu. 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 I tak naprawdę tyle, bo to są wszystko, to są łucznicy. Ashigaru bodajże. Znaczy nie łucznicy, tylko zwykli Ashigaru, tak? No właśnie. Jednostką bym tego nawet nie nazwał. O, pięknie. Wszystko rozstawione, kurczę, naprawdę. Brak jakiegokolwiek problemu. Ale to tylko pokazuje tak naprawdę, jak bardzo uszczuploną w tej chwili armię mamy. O, mają łuczników jakiś. To rzecz jasna celujemy w łuczników. Aż się zdziwiłem. Trudno mi w to uwierzyć, że oni mają łuczników. Ale jednak, dobrze. Kolejne tam szybciutkie tempa. Dobra. Do tyłu. Ty nawet nie widzę, żeby ktokolwiek chciał do nas. O, już się zaczęła zabawa, widzę. Wystrzałowe imprezy. Co? A bo to jest katana samuraj. O proszę, co tam się stało? A tu co? A tu też do tyłu, panowie. Dobra, bo tak trochę chyba... Tam za dużo, tu za mało. Się tak wyrażę. Tam by się zdało tych tam ponapierdzielać, bo jednak będą robili nam obrażenia niepotrzebne. Straty w sumie. Nie obrażenia, ale anyway. Panowie, podchodzimy bliżej i strzelamy do tych panów. No tutaj ja nie widzę absolutnie wyjścia.
No właśnie. No ja nie widzę tutaj sensu w ogóle ich walki, ale okej. Okej. No i teraz się powinien zacząć prawdziwy ostrzał na naszych przeciwników. Coś nie widać ich mocy, nie? Tych naszych łuczników. Niby mają jakieś tam super te doświadczenia i tak dalej, a to... Tak, jakieś. Średniawe te nasze chłopy. Dobra. O, generał już sobie leci dobijać. No, nasi łucznicy niech dalej tam cisną, bo próbują się bić, no nie wiem, no. Ja nic nie poradzę na ich brak umiejętności strzeleckich. Dobrze, zwiększmy tempo. Znowu ich wycofajmy. Tu ich sobie, tamtych sobie stawiliśmy, rzecz jasna. Tu cały czas ostrzał, jak tam generał. Co to, wrócili? Nie, jak wrócili, nie wrócili, nie wiem. Wiem, że moi łucznicy, może łucznicy, mój generał ma zaatakować w tamtym miejscu. Tutaj wszedł jego generał, rzecz jasna, biegiem. Idziemy go po prostu zabić najzwyczajniej w świecie. Bo o to mi chodzi tutaj, w tej rozgrywce. Żeby generała przeciwnika po prostu wybić, najprościej mówiąc. Teraz sobie wycofamy. O, tam jak widzimy, do starcia doszło. Tutaj mówiłem, generała przeciwnika prosimy wybić. Biegiem. Co tu się stało? Nasz generał w jakimś niebezpieczeństwie? Nie wydaje mi się. Zachęta dla oddziału generała. Tu jeszcze wpierdziel jedzie. O właśnie, o to chodziło. No i już uciekają, cudownie, no. Koniec po problemie, moim zdaniem. Chyba generał nawet przeciwnika zabity. Kontynuuj oczywiście, bo tutaj... No ja sam wybijać nie będę. Dobra, tam już nic nie zrobią. Tamtych jedziemy sobie wybić. Dobra, kampania na jakoś ciągnie się, no ale strasznie za dużo, no ikoiki, no, znaczy nie ikoiki, tylko hatoji, no, są położeni w takim miejscu, że tak naprawdę z każdej strony, w każdej chwili ktoś może nas zaatakować i nie można kontynuować tak jak gra się Dakte bądź Shimazu, właśnie takimi, bądź Chosokabe, które jest otoczone jakby rzeką, morzem. No nie wiem, co tam jeszcze. Te takie typowo skrajne, mówię, takie, które mają zabezpieczone. Nawet same Hojo, powiem wam szczerze, jako legendarka, też frakcją jest łatwiejszą na pewno, znacznie, ponieważ jest cholernie bogate. A on ma jedną taką prowincję, tą swoją, tego swojego maina, takiego wycofanego. I z tamtej strony chyba jest tam Takeda, czy ktoś taki, po prostu można z nimi zawiązać, iść na północ i zająć szybko właśnie, nie chcę tego, zająć szybko północ i jest easy. A w momencie, kiedy tak naprawdę jesteśmy idealnie w samym rąbanym środku wojny domowej, no to jest troszeczkę problematyczna sprawa. Niemniej jednak odcinek 7, czyli Ragnar miał 7 odcinków, w 7 odcinku zmarł Takedą. To też jest moje podejście pierwsze na legendarce, jakby nie było, żeby ktoś mi potem nie wmawiał, że nie. Więc uważam siebie za... Ale cwaniaczek, nie? Zniszczył mi tutaj. Więc uważam, że jest dobrze. Krótko mówiąc, przetrwaliśmy. Ktoś mi wróżył 40 tur w pierwszym odcinku, że nie przetrwam. Słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, bo to jest dobre pytanie. Bo w tej chwili jest chyba tura numer 30 parę, tylko nie pamiętam ile. Jak widzicie, wszędzie wojny, wszędzie wojny. Otrzymano misję czujność. Co to jest, pozostałe armie? Jasne, armię najeźdźców pokonać to nie powinien być problem, tu sobie tylko rozpoczniemy odbudowywanie. Myślę, że nawet całością można wyjść. What the fuck? Czemu nie mogę... Ej, o co tu chodzi? Halo? Halo, co to jest? Ej, kurwa. Zbugowało się coś? Jak nie mogę wyjść?
Jak nie mogę wyjść? Kurwa! No nie, to jest bóg, który w tej chwili przegrywa mi kampanię, bo w legendarce nie można tak pozwalać na dwie swobodne tury. No ja pierdolę, no. Ej, bo jestem wściekły. Co to ma znaczyć? Co to kurwa ma znaczyć? Że co, że wchodzę w ich zasięg? A co, ja nie mam zasięgu? Gdzie ja mogę pójść? Zobacz, gdzie ja mogę pójść. Czemu was nie mogę zaatakować? Co jest nie tak? No a co ja wydaję za rozkaz? Jebania czy co? Dobra, by mnie szlak jasnie trafi, zera kampania się skończy. Nie mam zamiaru przegrywać przez bugi, no. Ewidentny bug. I co, oni będą sobie stać tymi pseudo-armiami? Ja nie jestem w stanie nic zrobić, tak? Nie wiem, może sabotujemy armię i wtedy dopiero będę mógł coś zrobić. Pokaż. Chodź tu. No zobaczcie. I nie mogę go za... Anuluj ruch, kurwa, bo jeszcze na legendarce coś kliknę źle. Zajebiście, kurwa. Już mnie chuj szczela, za przeproszeniem. Sorry, bo że tak klę, ale kurwa, no... Jakbyście wy się czuli grając kampanię w momencie, kiedy powinniście w tej chwili niszczyć... pokonać tą armię, zacząć atakować tango, a on już tworzy armię i za dwie tury będzie miał już połowę, bo to jest legendarka, a nie jakieś gówno. Co mam zrobić? Co mam, kurwa, zrobić? Tędy lecieć? Echizen niby nie tego, niebronione, nie? Super, zaatakujmy Echizen może. Weźmy tak, 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 tak. No nie, no bo dwie jednostki nie przetrzymają tej ataku. Jakby chciało czymś atakować. Damy się tu, bo jest podwójna regeneracja. Ba, udamy się nawet tutaj. Bo mamy teraz przejście, to sobie może tambę zajmiemy, ale... No są fakt, że powinniśmy w tej chwili... No zobaczcie, no kurwa... Mać... Ja nie wiem, to jest coś niesamowitego, nie wiem. Armię mi sabotowali wrogiej armii, nie ma nigdzie. Kontratak, raport kwatermistrza, blokada portu nie jest w stanie mi nic zrobić na lądzie. Skurde, śmieszne po prostu. Gdzie, czemu jest minus jeden? Podatki, tak? Poczekajcie. Zmniejszmy troszeczkę te podatki. Niech się rozwijają na razie te nasze miasta. Przez chwilę. Wakasa też jest okej. Nie, no ale no kurczę, no. No jestem wściekły. No co mam powiedzieć? Jestem oficjalnie wściekły, bo powinienem ich teraz rozwalić. I lecieć na tango, zająć tango, potem z tango zrobić speed attack na Tajime. W Tajimie się ulokować i armię rekrutującą na tambę posłać. I trzy prowincje, zero problemu. Plus do tego, tutaj byśmy już mieli wystarczającą ilość tak naprawdę pieniędzy na to, żeby w OMI zrekrutować przynajmniej z 10 oddziałów do Wakasy, w razie gdyby Echizen chciał nam wypowiedzieć, czyli Ikoiki chciał nas tam zaatakować. Bo nie wiem, czy oni obojętność w tej chwili mamy, okej, czyli nie jest jeszcze tak źle. Ale co, ale no nic, no bo kurczę, zobaczcie, jakie to jest chore. Dobra, no comment please, bo po prostu mnie coś trafi. Ja sobie zwerbuję tylko coś w Wakasie, żeby nie było, że tutaj nie mam armii. Tak byśmy dostali jeszcze... A, tych mógłbym dać, nie? Bo czym oni są w stanie mnie zaatakować? Nie mają ani jednej armii jakiejś dziwnie schowanej. Tak, nie są w stanie mi nic zrobić. Dobra, Mejkan, dzięki serdecznie za uwagę. No, ja jestem zdenerwowany, ale ja nic na to nie poradzę. Biegłość w sztukach mi idzie w tej chwili istota ducha, czego oczywiście nie chciałem, ale co tam. Oczywiście olałem sobie to. Drogę łuku chcę, bo będziemy mogli płonące strzały załączyć, a to jest bardzo potrzebne. Tutaj. No co, twierdza zaraz będzie, ulepszone pola. I tyle. Dobra, kampania nam idzie spoko, jak na tą frakcję. Ale idzie bardzo negatywnie, jeśli chodzi o te niesłychane problemy techniczne, że się tak wyrażę. Czyli kurde, jestem zdenerwowany. Nie wiem nawet...
w Tambie, czy coś jest takiego. No, nic mi nie pokazuje jeszcze na chwilę obecną. Dobra. Dzięki serdecznie za uwagę ludzieńskie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mówi dla was Radek. Bye bye.